Cześć, witam Was bardzo serdecznie na megadyskont.pl. Pokażę Wam dzisiaj przepiękny zamek Arielki z serii Lego Disney. Jak widzicie, zamek Arielki z zewnątrz prezentuje się bardzo ładnie, no i oczywiście morsko. Mamy tutaj piękne, ozdobione szyby. Ozdobione są one algami morskimi, bąbelkami i rozgwiazdami. Na zewnątrz również mamy morskie rośliny, takie jak algi, czy też różową rafę koralową. Przed wejściem znajdują się dwie piękne latarnie. Są to brokatowe kule, które pięknie się mienią. Na środku mamy miejsce spotkań syrenek. Mamy tutaj stoliczek, dwie pufy oraz baryk, gdzie znajdziemy ciasto i jakieś napoje. Na pierwszym piętrze znajduje się specjalne pomieszczenie, do którego Ariel może zjechać po swojej pięknej, złotej zjeżdżalni. Jeżeli odsuniecie zapadkę, Ariel trafi ze zjeżdżalni prosto do swojej sypialni, którą Wam zaraz pokażę. Na środku jest piękna muszelka, która się obraca. Możecie ją również zamknąć, ale zostawimy ją otwartą, ponieważ Arielka uwielbia tutaj przesiadywać. W pokoju obok mamy pianino, nuty oraz mikrofon, a także trójząb Trytona po to, aby ćwiczyć musical, który wyreżyserował nasz znajomy, czyli Sebastian. Sebastian, jak widzicie, ma tutaj grzechotkę, no i razem z synynkami będzie próbował śpiewać czy też wystukiwać rytm tak, aby musical się udał. Na dole, w pierwszym pomieszczeniu, znajduje się przepiękna sofa, jeszcze ładniejsza lampa w kształcie niebieskiego kwiata, a także lusterko z przyborami do pielęgnacji, czyli ze szczotką do włosów oraz szminką, a obok mamy flakoniki z perfumami i innymi kosmetykami. Jestem pewna, że siostra Arielki bardzo chętnie spędza tutaj swój wolny czas. Jak widzicie, siostra Arielki ma różowy ogon, różowy stanik od bikini, bardzo ładną różową koronę, a także lizaka, którego dostała od Arielki. Arielka jest wielką wielbicielką rzeczy, które używają ludzie. Dlatego mam tutaj specjalną komnatę, która jest chroniona przez zaprzyjaźnionego z Arielką delfina. Kiedy przekupimy lub poprosimy delfina, aby się odsunął, naszym oczom ukaże się skrytka, w której Arielka trzyma mapę, lupę oraz klejnoty. Na razie je schowamy w bezpieczne miejsce, tak żeby delfin nadal mógł chronić skarby Arielki. Kiedy Arielka będzie chciała już odpocząć po pełnym wrażeń dniu, ma ona tutaj swoje łóżko. Łóżko jest oczywiście w muszli i się obraca. Obok mamy lampkę, którą zawsze Arielka może zapalić. Spróbujemy teraz przekonać Arielkę, żeby zjechała ona po swojej pięknej, złotej zjeżdżalni. Musi ona wejść najpierw na najwyższe piętro i pobawić się chwilę ze Sebastianem, żeby mógł on ją puścić na zjeżdżalnię, ponieważ jak wiecie, Sebastian lubi się troszczyć o Arielkę i zawsze unika niebezpiecznych sytuacji. Arielka uśpiła czujność Sebastiana i możemy ją puścić na naszej zjeżdżalni. Żeby szybciej znaleźć się na dole, wystarczy, że pociągniecie czerwoną dźwignię, a wtedy podłoga na pierwszym piętrze się zapadnie, a kiedy Arielka zjedzie po swojej zjeżdżalni, znajdzie się prosto w swoim łóżku. Po zabawie czas coś przekąsić, więc Arielka postanowiła spędzić trochę czasu ze swoim przyjacielem Florkiem przy pysznym koktajlu. Zamek oczywiście jest chroniony, ponieważ mieszka tutaj księżniczka. Żeby wejść do zamku, musicie najpierw otworzyć tę oto rafę koralową i
dopiero wtedy możecie dostać się do środka. Jak widzieliście, zamek Arielki ma wiele komnat, w których oczywiście możecie odgrywać swoje ulubione sceny z filmu, a także bawić się godzinami. Jeżeli ta zabawka Wam się podoba, zapraszam Was na megadyskont.pl.